Przez 3 dni w Galerii Handlowej Twierdza Kłodzko odbywał się Międzynarodowy Jarmark Regionalny. Była to już 5. edycja. Głównym organizatorem eventu była wrocławska agencja Rekreatywa. W tej chwili znajduje się tu około 15 wystawców z całego świata tak naprawdę. Licząc od Wilna przez Grecję, polskie Podlasie, po tak naprawdę owoce świata, które tutaj mamy, Chinę, Tajlandia, bardzo różnorako i bardzo ciekawie. Na tym stoisku prezentujemy nasze wyroby, naszą chlubę, tak, z naszych terenów. Są to wędlinki, kiełbaski, delikatesy typu kaszanka, salcesony, smalczyki. Wszystkich chętnych zapraszamy. Spróbować czegoś dobrego. A proszę powiedzieć, jak cieszy się dużym zainteresowaniem to stoisko? Tak, jak najbardziej. Kłodzko słynie z tego, że ludzie tutaj chętnie poszukują czegoś dobrego do spożycia, tak? I jak gdyby spełniają swoje marzenia, tak? Bo mogą w końcu zjeść coś naprawdę smacznego, tradycyjnego, coś, co przypomni im dzieciństwo. Żyję, pracuję w Wilniu i przyjechali tutaj do Was, do Kłodzka, ze swoimi produktami. To znaczy z jakimi? Jest wędliny dożywające, szynki, polędwicy, tradycyjne litewskie kindziuki, oczywiście słoninka, petliowana, wędzona i mamy marynowane w ziołach i jeszcze z papryką. Chleby żytnie na zakwasie, litewskie tradycyjne, kwas chlebowy. Proszę powiedzieć, jak dużym zainteresowaniem cieszy się to stoisko? Wiecie, zainteresowanie jest, dlatego że my przyjechali tutaj pierwszy raz i naprawdę ludzie podchodzą, próbują i kupują. Co najczęściej? Najczęściej kindziuki i słoninka. Jestem dawnym kłodczaninem, ale od 1977 roku mieszkam w Polanicy-Zdrój bez przerwy. A tutaj jesteśmy nieprzypadkowo, ponieważ preferujemy zdrowy styl życia. Dlatego reklamujemy w ramach jarmarku międzynarodowego nowoczesne urządzenie do wyciskania soków. Reprezentujemy firmę domowe Sanatorium z Białegostoku. Jesteśmy przedstawicielami na Dolny Śląsk, Wrocław, Opole, Katowice, Wałbrzych, Legnica i tak dalej. Naszym zadaniem jest przedstawiać Państwu nowoczesne metody ekonomicznego wyciskania soków pełnowartościowych z błonnikiem, z witaminami, ponieważ urządzenie to, które widzimy, działa na niskich obrotach. Jest to zaledwie 50 obrotów na minutę, bez dostępu powietrza, a więc wszystkie podstawowe składniki naturalne, takie jak chlorofil, enzymy, błonnik, witaminy, są w stanie nienaruszonym, inaczej jak ma to miejsce w sokowirówkach wysokoobrotowych. Na jarmarku również prezentowane były wyroby rękodzieła artystycznego. Od lat zajmujemy się tworzeniem pięknej, unikatowej ceramiki. Od kilku lat dodatkowo zajmuję się tworzeniem właśnie biżuterii. Jest to niezwykłe połączenie pięknego tematu właśnie, jakim jest glina, w subtelnej formie, jakim jest właśnie biżuteria. W tym dniu dzieci mogły również wziąć udział w warsztatach rękodzieła artystycznego. A ja dodatkowo prowadzę zajęcia głównie z młodymi osobami, to są dzieci, młodzież. Są to zajęcia właśnie takie tworzenia pięknych form ceramicznych różnymi technikami pierwotnymi, współczesnymi, tymi, które przetrwały po dziś dzień z dziedziny właśnie ceramiki. Wraz z dyrekcją Kłodzkiej Galerii planujemy organizację całoroczną tego typu jarmarku. W tej chwili ustalamy terminy, mamy nadzieję pojawić się jeszcze przed świętami, ale na pewno jesteśmy po świętach koło lutego.